Za nami Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Hokeja na Lodzie 2021. Zawody zostały rozegrane na lodowisku Jantor w Katowicach. Rywalizacja miała rangę Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych. Najlepszą drużyną okazała się UKS Niedźwiadki Sanok, która pokonała w finale MKS Sokoły Toruń 3-2. Na najniższym stopniu podium znalazła się Polonia Bytom, która w małym finale pokonała MMKS Podhale Nowy Targ 4-1. To jest jedna z wyjątkowych rzeczy, bo to jest inny system rozgrywek teraz Olimpiady Młodzieży. Każda dyscyplina sportowa Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych robi we własnym zakresie. Akurat tak się złożyło, że Śląski Związek ma umowę podpisaną z ministerstwem na organizację rozgrywek młodzieżowych kadr juniorskich. W związku z powyższym myśmy aplikowali w ministerstwie, mieliśmy prawo aplikowania w ministerstwie na dofinansowanie tej olimpiady. No i Urząd Miasta w Katowicach był przychylny, wszedł do współorganizacji, miasto udostępniło nam obiekt, zatem warunki są wspaniałe do przeprowadzenia takiej imprezy dla 8 drużyn. Było 8 drużyn podzielone na 2 grupy, każda grupa rywalizowała między sobą, wszystkie drużyny miały swoje mecze i w związku z powyższym 2 wchodziły do półfinału. Trzeba zaznaczyć, że jest to pierwsza impreza rangi mistrzowskiej młodzieży i oby nie była ostatnia. I na tym żeśmy bacznie uwagę zwracali, żeby zabezpieczyć wszystko, co jest możliwe, żeby nie było tego rozwoju pandemii wśród zawodników, działaczy i doprowadzali. No jest dobrze. Ja uważam, że spełniliśmy ten warunek i myślę, że to jest pierwsza i nie ostatnia. Bo trzeba zaznaczyć, że w ubiegłym roku Olimpiada Młodzieży była ostatnią imprezą ogólnopolską. I to jest ważne. W tym roku jest pierwszą i mam nadzieję, że nie ostatnią. Zmagania juniorów są okazją dla sztabu reprezentacji Polski w hokeju na lodzie do obserwacji młodzieżowców. Zawody to szansa dla młodych i utalentowanych zawodników. Tak, na razie patrzymy drugi mecz dzisiaj. Jest tu kilka ciekawych zawodników na przyszłość. Momentalnie się orientujemy. Tutaj z kolegami obserwujemy mecze, także myślę, że jakaś przyszłość polskiego hokeja tutaj jest. Drużyna gospodarz, czyli KS Katowice Naprzód, zajęła w klasyfikacji końcowej 5. miejsce. Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się Marcin Dulemba z UKS Niedźwiadki Sanok. Organizatorem zawodów był Śląski Związek Hokeja na Lodzie, a prezydent miasta Katowice objął imprezę patronatem honorowym.